Witam z tej strony Tomasz z firmy Aerial John Master. Po pierwsze zapraszam na moją stronę, to jest www.aerialjohnmaster.com, www.aerialjohnmaster.com. Link do tej strony jest w opisie filmu tutaj na dole. To będzie bardzo krótki, bardzo króciutki filmik o różnicy pomiędzy śmigiełkami clockwise i counterclockwise, czyli te, które kręcą się w prawo zgodnie z wskazówkami zegara oraz te, które kręcą się w przeciwną stronę wskazówek zegara. Zdecydowałem się na nakręcenie tego filmu, ponieważ wiele osób coraz częściej zadaje mi te pytania. Ci, którzy kupili drony ode mnie, roztrzaskali je, gdzie ktoś kupuje racing quads jak ten. Wcześniej czy później, to nie jest prawda w budowie jeszcze, wcześniej czy później on się rozwali i na pewno zamia się śmigiełko. Jest szalenie ważne, które śmigiełko gdzie się montuje, ponieważ dwa się kręcą w prawą stronę, dwa się kręcą w lewą stronę. Jeżeli pomylicie te kierunki, to dron po prostu nie będzie latał, po prostu on się po prostu zaraz przewróci. Zaraz wam pokażę na przykładzie Phantona 4, to jest Phantom 4, oraz na przykładzie tegoż tutaj w budowie jeszcze ZMR 250. Zasada działania jest taka sama, bez względu na to, czy to jest Phantom 1, 2, 3, 4, czy to jest ten Racing Quad, czy jakiś inny, że to jest quadcopter, ma 4 śmigiełka, wszystko jest takie same. Bardzo łatwo to można rozpoznać. Zaraz wam wytłumaczę, pokażę wam z bliska, jak wygląda śmigiełko, które się kręci w prawo, jak wygląda te, które kręci się w lewo, jak poznać różnicę i które gdzie się montuje. Zapraszam. Ok, a więc tutaj mamy po lewej stronie w budowie ZMR 250, to jest racing drone, quadcopter. Latają bardzo szybko. Po prawej stronie jest Phantom 4, a więc to nie ma znaczenia, czy to jest racing, czy to jest Phantom 1, 2, 3, 4, Inspire. Wszystkie quadcopter, czyli mają 4 śmigła, działają na tej samej zasadzie. Te dwa tutaj to są counterclockwise, clockwise, czyli kręcą się zgodnie z wskazówką zegara. Natomiast te dwa to są counterclockwise, kręcą się w przeciwną stronę od wskazówek zegara. Ten tu się nie obróci, ponieważ tu mam tripod, który mnie blokuje, ale to się kręci w lewo. Więc jak będziecie mieli kraksę, wasz dron spadnie, trzeba wymienić któryś śmigiełek. Ważne, aby wymienić prawidłowy. Po czym to poznać? Jak w Phantomie jest to, że nie ma możliwości założenia złego śmigiełka na zły motor. Do tego błędu nie można popełnić ze względu na zapięcie, które jest stosowane. Ale zobaczymy z bliska na śmigiełko. No to jest śmigiełko, które jest clockwise. One kręci się w prawo. Zobaczymy sobie to śmigiełko bliżej. Zobaczcie, że lewa strona jest wyżej niż prawa strona. Czyli kąt tego śmigła jest, ja przesadza, ale jest do góry nastawiony. On po prostu jak się kręci, to zbiera to powietrze, prawda? On będzie zbierał to powietrze. Gdyby się kręcił w drugą stronę, to by to powietrze po prostu pchał w dół, prawda? Czyli jak się śmigło kręci w prawą stronę, to lewa strona musi być wyżej ustawiona, albo po prostu zabiera to powietrze. Zobaczymy śmigiełko. Rozciągniemy tego tutaj. Counterclockwise. Ten się kręci w lewo. No to widzicie, że kąt tu jest wyżej niż tutaj, czyli po prostu musi zbierać powietrze na logikę. Czyli będzie counterclockwise. W tych dronach, w których można pomylić zakładanie tych śmigiełek, to są śmigiełka 50-30. Je po prostu można założyć. Ściągnę tutaj. To jest akurat jeden z silniczków do tego drona. Tu, jak widzicie na ten shaft, to po prostu można założyć obojętnie jaki. W tym momencie założyliśmy zły. Ten silnik się będzie kręcił w prawo. Jak on się będzie kręcił w prawo,
widzicie, że kąt jest tutaj w dół. On będzie powietrze pchał w dół, on nie będzie powietrza zbierał do góry. Gdyby ten silniej się kręcił w prawo, a przepraszam, w lewo, czyli w przeciwną stronę zegara, skrzydła zegara, będzie kręcił się w lewo, będzie się kręcił w lewo, czyli będzie po prostu zbierał powietrze, prawda? Kręci się, kręci, zbiera się powietrze. W tą stronę nie będzie działać. Czyli jeszcze raz, jak będziecie mieli kraksę, wcześniej czy później każdy będzie miał, będzie trzeba wymienić śmigiełka. Proszę zwrócić uwagę, czy to jest śmigiełko, które kręci się w prawo czy w lewo. Można rozpoznać to po profilu tego śmigiełka. Czy mamy to śmigiełko po prostu tutaj prosto. Widzimy, że prawa strona jest wyżej niż lewa, więc ten się po prostu będzie kręcił w lewo. W przeciwną stronę skrzydła zegara, czyli counterclockwise. Ok, jakieś pytania, komentarze? Proszę pisać w komentarzach. Dziękuję za uwagę. Hej.